wczoraj przeżywaliśmy kolejną rocznicę męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego, a dzisiaj obchodzimy święto Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ten dzień dzisiejszy jest również świętem Wojska Polskiego, ustanowionym na pamiątkę naszej wielkiej wiktorii z 1920 roku. Ale także w tym roku, 14-15 sierpnia, kojarzył nam się będzie z pierwszym marszem życia Polaków i Polonii. Mam przyjemność rozmawiać z jego pomysłodawcą, jednym z głównych organizatorów, panem Witoldem Gadowskim. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Witoldzie, dzisiaj odbył się pochód z flagami. Czy udało się wejść bez problemów na teren obozu? Jakie uczucia towarzyszyły uczestnikom? Jak przebiegał w ogóle ten marsz? To był marsz poranny. Poranny. Po długim wczorajszym koncercie, a więc spania było niedużo. Weszliśmy na teren Auschwitz bez problemów. Złożyliśmy hołd pod ścianą straceń ofiarom niemieckich zbrodni ze wszystkich narodów, ze wszystkich religii. Hołd Polakom, którzy tam byli masowo też mordowani. I weszliśmy z flagami biało-czerwonymi. Był to oczywiście wynik długich uzgodnień administracyjnych, wielu przepychanek, wielu forteli, wielu nieprzespanych nocy wcześniej, ale to już nie jest istotne. Ważny jest wynik. Weszliśmy, zaśpiewaliśmy hymn Polski, pokazaliśmy obecność Polaków w tym miejscu i zrobiliśmy to bez konfliktu, bez walczenia przeciwko komuś, bez złych emocji. Policjanci, którzy nam towarzyszyli, byli przyjaźni. Czuli od uczestników marszu, których przecież było bardzo wielu, dobro. I odpowiadali dobrem. Więc to było zupełnie niezwykłe zjawisko, że weszliśmy z flagami do Auschwitz, uczciliśmy ofiary razem z księdzem profesorem Guzem, z salezjanami, modląc się do Maryi, tak jak nakazywał nam Maksymilian Maria Kolbe. I wszystko przebiegło bez jednego włosa, który by spadł komuś z głowy. Jedna pani się przewróciła o barierkę, ale nawet nie trzeba było interwencji służby medycznej, bo uczestnicy marszu natychmiast się nią zajęli. Mhm. Taka była atmosfera. Wyszliśmy bez zadrażnień, bez problemów. I mogę powiedzieć, że jestem wdzięczny wszystkim uczestnikom za dyscyplinę, powagę, spokój, poczucie odpowiedzialności za to, co robią, bo tu przyjechali świadomi ludzie. To nie przyjechali ludzie przypadkowi. Wszyscy uczestnicy tych wydarzeń dwudniowych wiedzą, po co tu są. I to jest najważniejsze. Takich chcieliśmy zgromadzić Polaków, bo to są liderzy opinii. To jest elita naszego narodu, który rozsiany jest na całym świecie. Bo przecież byli tutaj ludzie z Togo, z Arabii Saudyjskiej, z Emiratów, z Kanady, z Nowej Zelandii, ze Stanów Zjednoczonych, ze wszystkich krajów Europy Zachodniej. I wreszcie z większości miast Polski przyjechali liderzy opinii. I ci ludzie, ci piękni Polacy, bo tak to powiem, wyjadą stąd jako świadkowie marszu. I opowiedzą prawdę o tym marszu wszystkim, którzy będą chcieli tego słuchać. Stąd niepotrzebne nam są media. No właśnie, to też chciałem zapytać, czy jakiekolwiek media tak zwanego mainstreamu były, pojawiły się, relacjonowały to wydarzenie? Szczerze mówiąc, nie zwróciłem uwagi. Była na pewno telewizja Trwam, była telewizja w Realu 24, były chyba media narodowe. Tak, to te media zauważyłem. Innych mediów nie zauważyłem, ale szczerze mówiąc, mało mnie to interesuje. Mhm. Dlatego, że najbardziej interesuje mnie przesłanie, z jakim wyjadą stąd Polacy, którzy przekażą, jak mówię, na całym świecie innym Polakom i w całej Polsce swoim znajomym, jak tu było naprawdę. I sądzę, że ci ludzie wrócą tu za rok ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi i będziemy mogli zrobić jeszcze większe spotkanie w jeszcze piękniejszej atmosferze. I to było celem. Mhm. Celem było wyzwolenie dobra. Być może jest to trochę takie w dzisiejszych czasach niezrozumiałe, ale mówiąc szczerze, ja wierzę w to, że dobro, które się wyzwala, zmienia świat i wraca. I wraca do nas i staje się po prostu jeszcze zwielokrotnione. Więc
gdyby były tu złe emocje, te złe emocje by do nas wróciły. Gdyby była nienawiść, ta nienawiść by do nas wróciła, ale ponieważ było dobro, szacunek pomiędzy ludźmi, powaga, spokój, zaangażowanie, no to wszystko stworzyło taką atmosferę duchową, że sądzę, że dziś i wczoraj i dziś na mapie duchowej Polski ten Oświęcim jarzył się u Pana Boga jakimś takim innym światełkiem. I on na to spoglądał i myślał sobie, no to Polacy coś zrozumieli wreszcie. Wreszcie zaczną i zaczęli rozmawiać, jednoczyć się, łączyć. Uświadomili sobie, jak wielką im daje siłę i misję w dzisiejszych czasach. Żeby przestali się wreszcie spierać, żeby nie zwracali uwagi na marność życia publicznego, tylko żeby zajęli się sobą i tym, czego chcą. Dokładnie. A odnośnie tej duchowości chciałem zapytać André Frossard w swojej książce 36 dowodów na istnienie diabła, jako 21 podaje Auschwitz. Czy faktycznie obóz, to miejsce było zwycięstwem diabła czy szatana? Gdzie był Bóg? O tym znakomity wykład wczoraj wygłosił ksiądz profesor Tadeusz Gus, który stwierdził, że Jezus Chrystus był z każdym z cierpiących i cierpiał razem z Nim. Każdy cierpiący był krzyżem Jezusa. Bóg był w Auschwitz wszędzie. Auschwitz było emanacją pychy ludzkiej. A Bóg spoglądał na to i cierpiał. To jest teza księdza profesora Guza, wybitnego filozofa, precyzyjnego myśliciela. Ale mieliśmy do czynienia w ciągu tych dwóch dni przynajmniej z dwoma wybitnymi myślicielami. W drugim, a może i pierwszy, bo to trudno tutaj wartościować, jest arcybiskup Marek Jędraszewski, z którym rozmawiałem przed marszem i który, nieskromnie sądzę, że także i po tej rozmowie skierował taką homilię do wiernych, że wszyscy uczestnicy marszu wiedzieli, że to jest do nich. Że ta wykładnia życia i przykładu świętego Maksymiliana Kolbe jest skierowana do uczestników marszu, któremu przecież przewodzi święty Maksymilian Kolbe. Więc ci dwaj myśliciele, myślę, że załatwili całą wykładnię odpowiedzi na to pytanie. To pytanie jest fałszywe, bo to pytanie rodzi ideologię, która mówi, Bóg umarł w Auschwitz. A więc doświadczenie Auschwitz to jest doświadczenie końca starego świata. Teraz trzeba ten świat przebudować. Świat jest jak źle zrośnięta noga, trzeba ją złamać, żeby ją na powrót nastawić. To jest myślenie, w którym nie ma Boga i to jest myślenie neomarksistowskie. To jest szkoła frankfurcka i oni usiłują za pomocą różnych narzędzi aplikować nam w życie swoje idee. Ideę kompletnej zmiany społeczeństwa. Zerwania z tradycją, zerwania z rodziną, zerwania z religią, zerwania z historią, zerwania z prawdą, bo przecież teraz prawda jest kontekstualna i relatywna. Dokładnie. I na to wszystko, co dziś jest tak ofensywnie serwowane przez media, co stwarza w nas wrażenie ogromnej siły i przemocy niemalże, odpowiedzią jest proste dobro. Proste wejście do Auschwitz. Bo czy zło zwyciężyło w Auschwitz? My byliśmy i doświadczaliśmy dobra. Przynieśliśmy dobro do Auschwitz. I to dobro wróci do Polaków. Ja myślę, że od tych dni dobro będzie wracało także z Auschwitz do Polaków. I w Auschwitz jest dobro. Dobro tego strasznego doświadczenia. Bo wynieśliśmy z tego lekcję, że nigdy więcej tego nie może być. Dobro fałszywej ideologii, która została tam obnażona całkowicie. I wreszcie dobro triumfu człowieczeństwa nad siłami złego. Chciałem zadać jeszcze kilka pytań, ale wydaje mi się, że to, co Pan powiedział teraz na końcu, będzie bardzo dobrym podsumowaniem naszej rozmowy, za którą bardzo dziękuję, bo wiem, że Pan jest rozchwytywany. No nic, ja ze swojej strony jestem bardzo wdzięczny za ten marsz, zresztą jak wszyscy uczestnicy i gratuluję siły, konsekwencji, że udało się Panu doprowadzić do... To Wy jesteście marszem, bo to bez Was by tego nie było. Tak, zawsze jest organizator i zawsze muszą być... Tutaj, tak, dokładnie. Tutaj organizator jest nieważny, bo organizator jest tylko narzędziem.
Narzędziem w rękach dużo większego. A proszę mi powiedzieć, czy trudności były jakieś duże przy organizacji? Były duże, ale już ich nie pamiętam. No i o to chodzi.